Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałem takie zestawienie, jeśli chodzi o tą optymalizację selektywną dla zacienionych paneli. Tak od razu powiem, ja nie jestem żadnym sprzedawcą tego systemu Tigo, bo widziałem jakieś komentarze pod poprzednim filmem, że to nie działa i tak dalej. Według mnie to działa i niektórzy mają tego typu problem na dachu, że muszą sobie jakoś zoptymalizować ten cień, który operuje na dachu. No, może komuś się po prostu to przyda. W moim przypadku to działa i jakby szybko pokażę jakby na twardych faktach, dlaczego uważam, że to działa. Generalnie, jeśli chodzi o system, to możecie sobie obejrzeć inny film u mnie na kanale, który opisuje, jak wygląda ta optymalizacja. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj zdjęcia z dnia dzisiejszego tak naprawdę, dla danej godziny, jak wygląda to zacienienie u mnie na panelach na jednym z szeregu. Generalnie ten szereg ma problem rano, a na tym drugim szeregu, którego tu nie widać, z rana nie ma problemu, wszystkie panele są równo doświetlone. I wygląda to mniej więcej tak. Tutaj mam uzysk chwilowy, niebieskie wykresy dla tych szeregów obu, czyli tego z problemem i tego bez problemu. I jakby procentowa produkcja w stosunku do teoretycznej mocy maksymalnej. I odpowiednio o 9:10, gdy widzimy raz, dwa, trzy panele są zacienione tak naprawdę. Mamy 19-20% tej maksymalnej teoretycznej produkcji na tym szeregu z optymalizacją. A na tym, który działa jakby na równym doświetleniu, mamy 50% produkcji. To oczywiście jest związane z tym, pod jakim kątem pada światło słoneczne. To jest rano, więc to jeszcze uzysk, no wiadomo, że nie będzie maksymalny, ale możemy sobie porównać, jakby, jak wygląda sytuacja dla szeregu optymalizowanego i dlatego bez optymalizacji. Kolejna godzina o 10:00. Widzimy, tego cienia jest mniej, natomiast nadal jest on na trzech panelach. I tutaj już mamy 36% tego maksymalnego uzysku. Oczywiście tutaj wartość naświetlenia słonecznego trochę wzrosła. Nieznacznie, ale wzrosła i jednak tutaj mamy mniejszą część panela zacienione. W sumie dla tych trzech paneli to jest mniej. 10:30. 47%, tu odpowiednio jest 67%, tu będzie więcej z tej strony, wiadomo. 11:05 to jest tak jakby godzina graniczna, gdzie tutaj mamy tylko taki skrawek cienia na tym górnym panelu i tu kawałeczek na tym dolnym. Tu widzimy 62%. No, dla porównania tu jest 72%, czyli 10% nadal tracimy, mimo tego, że to jest taki malutki cień tak naprawdę. I te kolejne godziny, czyli 11:35, 12:40, tu widzimy, że te wartości są już praktycznie takie same. Tu mamy 76, tu mamy 80, niecałe 9, 87 i tu mamy równą wartość. Jakby w tym optymalnej godzinie, to w moim przypadku jest optymalna godzina dla lipca, jeśli chodzi o kąt padania, bo słońce generalnie świeci wtedy centralnie z południa na panele fotowoltaiczne na moim dachu. I teraz generalnie na początku, gdy ta instalacja 4,5 roku temu działała bez optymalizacji, to te uzyski w tej godzinie między 9 a tą 11, one oscylowałyby tutaj na wielkości maksymalnie 10%, czyli tak tu naprawdę uzyskujemy 10%, bo ten prąd, który by wtedy był w obwodzie tego pierwszego szeregu, on nie rósł więcej niż do 0,5-0,6 A. Tutaj zaraz przejdziemy do wykresu prądowego, to może będzie lepiej widać. Natomiast tutaj by było jakby, byłaby to taka stała 10%, czyli to uzysk byłby 10%, 10%, 10%. Czyli tak naprawdę optymalizacja przez tutaj te dwie godziny, blisko dwie godziny, widzimy, o ile jakby ile zyskujemy. 20 zamiast 10%, tu jest 35 zamiast 10 i tak dalej, i tak dalej. I
Tutaj spójrzmy na wykresy prądowe, to są też wykresy z dzisiaj. I tutaj widzimy, jak to wyglądało de facto w tym jakby czasie pomiarowym między tą godziną 9. I tu widzimy on sobie ten wykres prądowy dla tego pierwszego szeregu sobie tak sobie tutaj jakby skokowo rośnie, aż osiąga tutaj godzinę 11.05, kiedy one się zrównują, bo i to jest właśnie znak, że wtedy już nie operuje cień na panelach i optymalizacja w tym momencie już przestaje być potrzebna. Tu widzimy, że tuż później było jakieś problemy, były jakieś chmurki, ale generalnie ten wykres prądowy dla obydwu szeregów pokrywa się, idzie sobie równo. I teraz ile zyskujemy? No tutaj tak ja mam taką trochę chałupniczą metodą, sobie zrobiłem wykres. Natomiast na innym filmiku, który tutaj będzie zlinkowany w rogu, żebyście mogli sobie porównać, tam jest porównanie takiego samego wykresu prądowego dla tej instalacji bez optymalizacji i z optymalizacją. Nawet kiedyś robiłem wyliczenia, wychodziło mi, że dla tej mojej instalacji, która maksymalny uzysk ma w dobre dni czerwcowe czy lipcowe rzędu 28 do 30 kWh, to zależy od temperatury, ale w lipcu przeważnie jest już cieplej i chyba maksymalne osiągi dla tej mojej instalacji to jest do 30 do 31 kWh. Tu widzimy, mamy to pole, to jest jakby to, co zyskujemy, bo tak naprawdę ta krzywa czerwona powinna być jeszcze bardziej tak tutaj płaska, praktycznie do tej 10.50 i wtedy w górę, ale to zobaczycie na tym drugim filmie. Czyli zyskujemy przez optymalizację całkiem sporo, to się może wydawać niedużo. Nie wiem, liczyłem to, wychodziło, że na całym dniu przy optymalizacji na obydwu szeregach minimalnie 5 kWh, około 5 kWh zyskuje dzięki optymalizacji. Mało, dużo, myślę, że całkiem sporo. Jeżeli uzysk jest rzędu 30, to 5 to jest jakieś 15% większy uzysk każdego dnia. Jeśli macie jakieś pytania, to zlinkuję też w opisie do filmu link do strony producenta, gdzie jest opisane, jak to działa. Spotkałem się z komentarzem, że Solar Edge, jak ktoś chce zainstalować sobie system Solar Edge'a, to jestem całkowicie za tym. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby próbować kogoś namawiać na siłę do kupna tej optymalizacji selektywnej firmy Tigo. Natomiast widzę po swojej instalacji, że to działa i na pewno to się przy jakby czasie inwestycji instalacji fotowoltaicznej, zakładamy, że ona sobie 20 lat będzie pracować, to nawet przy założeniu kilku takich modułów, one, jak ja je kupowałem, kosztowały chyba poniżej 200 zł, teraz kosztują coś koło 200 lub powyżej 200 zł, to prędzej czy później to się zwróci, tak? Każda jedna kilowatogodzina to jest 60-70 groszy w zależności od taryfy, więc teoretycznie no, zyskujemy 3 do 4 zł dziennie, natomiast przez cały rok może się trochę tych kilowatogodzin dodatkowych uzbierać i raczej takie optymizery się zwrócą. Jeśli macie jakieś pytania, to postaram się, jak będę wiedział, postaram się pomóc w komentarzach. Mam nadzieję, że takie osoby, które będą chciały właśnie, zastanawiają się nad tym, czy im się opłaca w ogóle zamontować panele na ich dachu, bo dach nie jest płaski lub ma jakieś kominy, tak jak w moim przypadku, to da się to zrobić. Tylko trzeba poświęcić trochę czasu i tak naprawdę trochę poobserwować, jak ta instalacja się zachowuje, gdzie operuje cień u nich na dachu i wtedy dobrać sobie taki system, żeby jakby tą stratę zminimalizować. Także pozdrawiam i